Powoli kończy się 2017 rok. Przed władzami gminy staje zadanie zaplanowania przyszłorocznego budżetu. 27 października podczas 35. sesji Rady Gminy w Wiednińsku przewodnicząca Komisji Infrastruktury przypomniała, że w trakcie posiedzenia jej komisji radni zamierzali rozmawiać o planowanych w przyszłym roku inwestycjach. Stąd też przewodnicząca komisji wysłała do wójta zapytanie odnośnie zadań inwestycyjnych, jakie w 2018 roku zamierza wykonać Urząd Gminy. Informacji takiej zwrotnej nie uzyskaliśmy, ani ustnej, ani papierowej. Pan sekretarz przedstawił stanowisko, że radni dostaną informację 11 listopada. 15 listopada upływa termin, kiedy Urząd Gminy składa projekt budżetu do biura rady i wtedy będą zapisane projekty, które pan wójt uwzględni w zadaniach inwestycyjnych. W związku z tym pan sekretarz stwierdził, że na dniu dzisiejszym taka dyskusja jest bezprzedmiotowa i nie będziemy toczyć. Więc to tyle, proszę państwa, na rozmawialiśmy się o inwestycjach. Brak odpowiedzi wójta na prośbę radnej spowodował, że przewodnicząca Komisji Infrastruktury przygotowała pismo na temat współpracy pomiędzy komisją a wójtem. Panie wójcie, zwrócę się teraz do pana, ponieważ od 25 października po obradach Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji powiem tak szczerze, czuję pewien niesmak i nie mogę się pogodzić z pytaniami. Nie było mi dane i nie było dane członkom mojej komisji rozmawiać z panem, mimo to, że pan był za ścianą, skończył wcześniej zebranie z Radą Sołecką. Osobiście, bo pana poszedł pan przewodniczący, dostaliśmy informację, że pan ma dużo dokumentów do podpisania i przyjął pan. Długo myślałam, czy to napisać i napisałam do pana informację, tak żeby nie było żadnego błędu komunikacyjnego między nami. Pozwoli pan, że pan szczerze to odczyta. Szanowny panie wójcie, 25 października odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Gminy Jedlińsk. Z przykrością informujemy, że podczas prac komisji 25 października 2017 roku wójt gminy Jedlińska Niedzielnierz był nieobecny. Jednym z zaplanowanych punktów obrad Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji było przedstawienie przez wójta propozycji planowanych zadań inwestycyjnych, które wójt gminy Jedlińsk chciałby ująć w budżecie na 2018 rok. W związku z zaistniałą sytuacją ośmielamy się zadać panu wójtowi następujące pytanie. Pierwsze. Dlaczego nie przybył pan, choć na chwilę, na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji 25 października 2017 roku? Zgodnie z prośbą pana wójta, posiedzenia komisji nie są organizowane we wtorki, gdyż wtedy pan jest dostępny dla mieszkańców. Do tej prośby się dostosowaliśmy. Posiedzenie zorganizowaliśmy panie wójcie w środę. Pana nieobecność podczas prac komisji nie jest przez nas akceptowana. Dlaczego mimo składanych publicznych deklaracji, że będzie pan pracował nad budżetem na 2018 rok, wspólnie z radnymi tego nie czyni? Wyrażamy jednak swoje zaniepokojenie, że my, jako radni, nie mamy szansy na konsultację, analizę przedłożonego projektu i rozmowę na temat budżetu oraz nie wiemy, które zadania inwestycyjne pan wójt wpisze do projektu budżetu na 2018 rok. Jesteśmy również zaniepokojeni faktem, że nie chce pan wspólnie pracować z członkami Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji nad budżetem w części dotyczącej inwestycji, które stanowią główny cel funkcjonowania tejże komisji. Oświadczamy, że kierując się dobrem mieszkańców gminy Jedlińsk, nadal w swojej pracy będziemy zabiegać o jawność i transparentność wszystkich działań władz gminy Jedlińsk. Oświadczamy, że wciąż jesteśmy gotowi z panem konstruktywnie rozmawiać i współpracować. Do wypowiedzi radnej ustosunkował się wójt gminy Jedlińsk. Oczywiście, że prosiłem, jeżeli byłyby możliwe komisje, żeby je robić we wtorek, ale chciałbym też nadmienić, że moim, w cudzysłowie, zastępcą jest pan sekretarz, który przekazuje informacje państwu radnym i te informacje, o które prosiłem, przekazał państwu. I za to dziękuję panu sekretarzowi. Była pani również skarbnik, jest do dyspozycji kierownik, kierownicy referatów. Jeżeli chodzi o budżet, to muszę państwu powiedzieć, że budżet to przedstawię państwu do 15 terminowo, listopada. Oczywiście będziemy rozmawiać po 15, zobaczycie jak wygląda ten budżet. Sami musicie sobie też zdawać sobie sprawę, że ten budżet i te zadania, które chcemy wprowadzić, podejrzewam, że na pewno będziecie wiedzieli i wiecie jakie te zadania. Przede wszystkim dwa kluczowe, które są.
a o pozostałych, o których będziemy rozmawiać, to będziecie mieli Państwo również ten projekt przedstawiony i będziemy rozmawiać jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Jak dowiedzieliśmy się od przewodniczącej Komisji Infrastruktury, radni chcieli poznać założenia budżetowe na przyszły rok, aby mieć czas na ich analizę oraz możliwość konsultowania planów inwestycyjnych z mieszkańcami. Pod pismem przewodniczącej podpisali się wszyscy członkowie komisji, także ci związani z Prawem i Sprawiedliwością. Treść pisma wraz z podpisami publikujemy pod materiałem.